Siema, dziś przedstawię wam 5 nieznanych faktów o filmie Venom. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, komentarz i suba dzwoneczkiem. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Początkowo tytułowy Venom miał być ciężarną kobietą, której mąż zginął w wypadku samochodowym przez Spidermana. Od pomysłu odeszedł autor komiksu Jim Salicrap, lecz w późniejszych częściach komiksu pojawiła się kobieta Venom. Venom tak naprawdę nie został stworzony przez twórców Marvela, lecz został wymyślony przez jednego z fanów wytwórni i został zakupiony za całe $220. Venom to pozaziemska forma życia, której cechą jest, że każde następne pokolenie dysponuje coraz większym i lepszym wachlarzem mocy. Nasz osobnik jest 998 generacją swojej rasy. Venom po raz pierwszy na dużym ekranie pojawił się w trzeciej części Spidermana, gdzie w rolę Eddiego Brocka wcielił się Topher Grace, a w filmie Venom tytułową postać gra Tom Hardy. Jego przeciwieństwo Anty-Venom powstał wtedy, kiedy Eddie chorował na raka. Jedyne co go wtedy trzymało przy życiu był Venom. Wtedy właśnie spotyka się z nim Mr. Negative i następuje przemiana bohatera. Mr. Negative władał mrocznymi elektrycznymi mocami. Jak dotknął Brocka, wyleczył go ze wszystkich dolegliwości. Od tego momentu sobie wyleczył jego posiadacza z każdej choroby. W tym odcinku to już wszystko. Nie zapomnij dać łapki w górę, komentarza i suba z dzwoneczkiem. Cześć!